Oto przed wami chłop na robocie. Tylko dlatego, że przyszła nam kanapa. Tak. Ogólnie rzecz biorąc, panowie dzisiaj zbyli z Ikei. Mieliśmy zamówioną dostawę z wnoszeniem. U nas jest trzecie piętro z windą. No i ja miałem pracę, Kasia nie miała akurat spotkania, więc wybiegła i panom otworzyła. Panowie to przytachali. To jest nasza kanapa składająca się z leżanki, takiego szezlonga ze skrzynią, dwuosobowej części takiej typowo siedzącej, i w tej części dwuosobowej będzie się chował stelaż łóżka takiego rozkładanego z materacem. No i na razie sobie to próbujemy trochę ogarnąć, poskręcać jak to jest tam po komplecie. Zobaczymy jak nam to będzie szło. Jak na razie jeśli chodzi o samą leżankę, to składanie jest na tym etapie banalnie proste, bo to jest przykręcić 6 śrubek, przykręcić 6 nóżek, koniec. Fajne jest to, że w nóżkach dodane są od razu są podkładki filcowe, te IKO-owe, żeby nie rysować podłogi, super. Jakby co do tych kartoników, to jest trochę więcej. Tutaj widzicie te główne części, do tego jeszcze tu są zagłówki, to jest, co to jest, Andrzej? Co? To. Co? To. No poduszka. To jest poduszka? Taka chyba, duża? Chyba zagłówek. Nie, zobaczymy. W sensie nie zagłówek, tylko poduszka na plecy, za plecami. Tu jak widzicie stoi materac, tu są obicia i obicia jeszcze są, o tu jest taki mały kartonik. Także spróbujemy to złożyć i jak nam się uda, to do was wrócimy. Powiemy jak wrażenia ze składania. Bo złożenie takiego mebla, gdybyście chcieli, żeby panowie z Ikei wam to złożyli, kosztowało 360 zł chyba. No 350. 350, 360 i jakoś tak. Zobaczymy, czy to faktycznie się opyla im zamówić, czy damy radę samemu. Ale jakbyście byli w totalnej czarnej pupie i stwierdzili, że nie, to się nie da tego składać, to zawsze możecie panu domówić. Więc tak, to jest ważna informacja. Tak. Dobra, odkładam kamerę i pomagam Andrzejkowi. No i jak na razie, poza frustracją, jest ok, nie? Były do przykręcenia jakieś dosłownie 4-6 śrub, nie? W sensie na tym etapie. Tak, na tym etapie składania tego, tej części, w której można spać. Wyciągnęliśmy materac. No i no, zobaczymy, jak będzie dalej. Na razie to składamy do kupy tą skrzynię. I jak zaraz widzicie, będzie ona jest bardzo długa, ona się tutaj nie mieści. No i jakby jesteśmy świadomi tego, że w momencie, kiedy będziemy chcieli skorzystać z tej funkcji spania, kanapę trzeba będzie jakby przesunąć, bo no, jej plecki będą stały mniej więcej tak, jak właśnie stoją plecki szezlonga, a w zasadzie do leżanki, bo szezlong to takie pojedyncze leżanka chyba. No nieważne, tam gdzie stoją plecki tego, no bo musi być swobodne wyjście na balkon. No i właśnie trzeba będzie taką trochę odsunąć, kiedy ktoś przyjedzie i będzie chciał tu spać. Wydaje się to być tak naprawdę w tym momencie dosyć komfortowe, bo to jest duże łóżko, które ma materac 140x2. Więc może nie jest to jakoś szeroko, ale wydaje mi się, że tak żeby się przekimać, to jak najbardziej para da radę. No. I mamy wszędzie podklejone filce pod nóżki, tak żeby się... Tak, nie było w zestawie, żeby podkleić te nóżki, ale my mieliśmy te, w sensie tutaj, ale my mieliśmy te filce z Ikei, więc je podkleiliśmy. Tutaj nie trzeba, bo te nóżki pozostałe są takie jakby gumowo-plastikowe, nie? Poza tym to będzie wyjeżdżało rzadko. Dobra, składamy to, lecimy z instrukcją dalej. Uwaga, szybki update kanapowy. Ja prasuję, o, tu. Obicia. Część już żeśmy założyli. Montuje się na rzepy, nie jest tragicznie. Ale poduszki wepchnąć do tego. Kasia, to jak jest? Ciężko. Ładna odpowiedź. Walczymy dalej. To też, żeby był biedy. To, słuchajcie, ma wymiary 77 na 80. I teraz... Pokapujcie się, który bok jest który. To jest to pod dupkę, a ty masz to pod plecki obok siebie. Tak. Andrzej ma 1,82 m. I tutaj na tej leżance, hopa, mieszczą się tak, że mi nie dają nóżki. Jest mega wygodnie, można się fajnie rozsiąść. Z funkcji praktycznych,
to pod tym leżankiem jest na taki, a, opa, skrzynia, taka całkiem duża. Ops. A oczywiście tego nie będę rozkładał, bo nam się tu nie zmieści. Widzieliście na prezentacji składania. Mamy taki pełnowymiarowy materac, łóżeczko, to się wszystko ładnie wyciąga, rozkłada, jest tacy. No i domontowaliśmy też zagłówki. Tak, kanapa jest bardzo spoko, a jest, słuchajcie, to świetna kanapa, jak się ze sobą żyjecie, a się nie lubicie, oczywiście sobie żartuję, bo tak się składa, że Andrzej siedzi w tym rogu, bo to jakby Andrzej chciał im tą funkcję leżanki bardzo, a ja też lubię siedzieć w rogu tak, żeby się opierać i to wygląda tak, że ja siedzę tu, a Andrzej siedzi tam, a między nami 2 metry wolnego. Także nie idzie się za bardzo pokłócić. Ale jest super. Jest mega wygodna. Wczoraj już tutaj siedzieliśmy, oglądaliśmy telewizję. Jest naprawdę ekstra. Tu mamy moje zakupy z Lidla. I może w sumie tak z siaty je wam pokażę. Kupiliśmy, bo w ogóle dowiedzieliśmy się, że nasza kuchnia będzie u nas trochę później niż sądziliśmy, że będzie. 5 tygodni od zamówienia mija nam dokładnie 14 listopada. I tak miała być mniej więcej kuchnia. Będzie jakiś tydzień po ślizgu, mam nadzieję, że nie dłużej, to się okaże. Więc nie mamy właśnie jak gotować, a zamawianie cały czas jedzenia to nie jest mądre posunięcie. Więc kupiliśmy sobie różnej maści gotowce. Tak jak tutaj widzicie, mamy zupę kremy pomidorowy z bazylią. Kupiłam sobie malinki, ale malinki to odłożę na dół. Z takich gotowców Andrzej sobie wziął lunchboxa. Sałatkę z serem typu śródziemnomorskiego, no, czyli coś takiego a la feta. Tak. Wzięliśmy sobie aż 4 takie lasagne. Były na promocji. Tak, były na promocji. No. Ogólnie my braliśmy wszystko, co da się odgrzać w mikrofalówce. Wiemy, że mamy Thermomix i mówiliśmy, że będziemy z tego korzystali, ale... Ale nie mamy gdzie nie myć mamy tego gdzie go Thermomixa. Myć, a pod prysznicem czy no, gdziekolwiek indziej, no to jest strasznie... Ciężko, więc no. Korzystamy na razie z mikrofalówki i dzisiaj pierwsze podejście do diety pudełkowej z Lidla. Tak, kolejne rzeczy, słuchajcie, co my tu mamy? To dla Andrzejka. Ja kocham dewoleja, ale tak nie jestem fanką do końca marchewki z groszkiem, więc tu mamy dewolaj. Ciekawe, takie domowe obiadki. Coś, co Kasia bardziej lubi, czyli buraczki w towarzystwie kotleta mielonego i ziemniaczków. Tutaj znowu coś Andrzejkowego. Czyli butter chicken. Indie. Dla Katarzyny. Tiki masala. O, kolejna zupa. No tak, powiedzieliśmy 4 wieża z zupek. Do tego mamy krokiety. Pieczarki i mozzarella. Tak, też można w mikrofali. Tak. Mleko. Mleko do kulków. Bo jak mleko, to oczywiście kulki. Mamy choco kulki. No i tam wędlina, serek. Ser, wędlina. Kupiłam już, słuchajcie, pierwsze rzeczy świąteczne. Kupiłam takie, o, takie choineczki. I kupiłam, takie domki dwa kupiłam. Na świeczuszki, ekstra, co? To jeszcze nie wszystko z rzeczy świątecznych. Bo z rzeczy świątecznych kupiłam, o, takiego skrzata na drwinku. Wszystko, jak widzicie, jest takie jasne. I tak myślę, że chciałabym, żeby te nasze ozdoby były takie jasne. Oczywiście rzeczy, które mam kolorowe, nie zamierzam ich wyrzucać i będziemy je na pewno tutaj gdzieś rozkładać, ale tak w salonie, przy meblach to właśnie chciałabym mieć coś jasnego i nie wiem, ile to kosztowało, ale chyba 2 dyszki te ozdoby z Lidla, w sensie 2 dyszki za pudełeczko. Także tak znośnie. Kupiliśmy sobie też na osłodę makaronsy, paczkę chiperków. No tutaj to już widzicie, chusteczki, chlebek, chusteczki do samochodu, jogurty, paszteciki, o to kocham w Lidlu, kocham paszteciki z grzybami, te są jeszcze ciepłe, muszę je rozwiązać, nawet mam ochotę jednego zjeść, bo tak pięknie pachnie, taki cieplutki, ale nie będę jadła, bo zaraz się zapcham lasagne. Także tak jak widzicie, jesteśmy zmuszeni funkcjonować troszeczkę na właśnie takich gotowcach z mikrofali. No ale tak średnio mamy jakieś inne wyjście, także no cóż, no życie. To jest taki okres przejściowy. Ja wiem, że to jest w mojej sytuacji bardzo niezdrowo, ale po prostu no nie mam jak tego obejść.
Także staram się pilnować na tyle, na ile jestem w stanie jeść zdrowo. Staram się jeść w miarę zdrowo, albo przynajmniej zdrowe ilości. No a dopóki nie ma tej kuchni, to do diety pewnie nie wrócę. Także tak, takie zakupy spożywcze. Pierwsze tutaj, w sensie no dla nas nie pierwsze, ale pierwsze, które tutaj pokazujemy. Tak się chwilowo będziemy odżywiać. No. Ja jutro jadę, słuchajcie, do biura. Trochę się boję. Napisałam do mojego kolegi, bo mieszka wzdłuż tej samej ulicy niemalże. Mam nadzieję, że będzie jutro jechał do biura i że będę mogła się z nim zabrać. Ale jak gdyby nie jechał, to już raz jechałam autobusem. Tylko, słuchajcie, zdupiłam. Dobrze, że nie było żadnego kanara, nie dostałam mandatu. Zapomniałam, że to jest przecież druga strefa. Ja kupiłam sobie bilet na pierwszą strefę i tak pojechałam. Także tak. Dobra, koniec mojego gadania. Idę odgrzewać jedzonko.